Witajcie. Wybudowałam kolejny dom. Już niektóre firmy powinny się w ten sposób zaczynać. Ale zainteresowała mnie ta forma przestrzennej pracy scrapbookingowej. Interesująca, ciekawa forma, a jednocześnie dająca duże pole do popisu. O tak. I wbrew pozorom nie jest aż taka skomplikowana. I teraz tak. To, że wybuduję ten dom, to wiedziałam w momencie, kiedy wybierałam się na urlop do Wrocławia. I wiedziałam, że na pewno wybuduję domek, pudełko na album, który się w nim znajdzie z mojego urlopu właśnie we Wrocławiu. Ale jaką formę ten dom przybierze, to dopiero w momencie pracy i skończenia, dopiero uzmysłowiłam sobie, jak to będzie wyglądało. Po prostu zaczęłam budować. I teraz tak, od góry widzicie dach. Ja wiem, że jest brzydka pogoda, pomimo tego, że jest poniedziałkowy poranek. Pogoda jest paskudna, leje deszcz od dwóch dni i no niestety no, słońce nie ma co liczyć. Teraz tak, dach. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jak to wygląda w sosie. Zrobiłam z czegoś takiego. Mam nadzieję, że nie bije Wam po oczach światło. To są takie elementy dekoracyjne do kompozycji różnych, wiecie, na stoły, nie stoły, do kwiatów, świeczek na cmentarze, gdzie kto woli, jak to wykorzystać. Ja to sobie kupiłam w czasie wakacji pod namiotem w jednej z miejscowości nadmorskich. Dobra, muszę wstać, będę rzucać cienie, ale muszę wiedzieć, co wy widzicie i no niestety, będę rzucać cienie. Tak prezentuje się front domu. O, tak się prezentuje front. Całość konstrukcji jest postawiona na nóżkach. Tutaj mamy tak dach. Jak już mówiłam, to są te drewniane, takie brzozowe, pobielone klapeczki. Okienka. Nawet słuchajcie, mam nadzieję, że zobaczycie. Moment, na tym większym oknie będzie chyba widać. Wkleiłam, słuchajcie, firanki nawet. Tiulowe firanki. Tu mamy dwa krasnoludki, które sobie mieszkają w tym domku. No w sumie album jest z mojego urlopu we Wrocławiu. Tam mieszkają krasnoludki i postanowiłam, że tak to sobie będzie wyglądało. Uchylane drzwiczki. No upartego można je trochę dalej otworzyć, ale nie będę rozrywać konstrukcji. Ale drzwiczki są ruchome. Tak się prezentuje front. Jak widzicie, Mintai Papers, bodajże Dear Diary, i podłoga to jest jeden arkusz papierów UHK Galery. Tak wygląda boczek. O, tak się prezentuje boczek. Drugi boczek jest taki sam. Drugi boczek. Mówię, ciężko mi jest nawet tutaj w tą kamerę Wam pokazać. Drugi boczek jest taki sam. I tył, też okienko. Tył nie jest oklejony z jednego prostego powodu. Na górze mamy mocowanie nadsieki, żeby ta klapka, bo tu jest klapka, jak już mówiłam, to jest pudełko, żeby ta klapka się po prostu swobodnie otwierała, a jednocześnie była dość mocno przytwierdzona do tej konstrukcji, żeby mi się to nie rozpadło. I to jest, słuchajcie, wielkości, zaraz Wam pokażę, w sumie zaraz Wam powiem, jakie są wymiary tego domu. Cała konstrukcja szerokości ma jakieś 11 cali, w centymetrach jest o 28 cm. Wysokość jest 10 cali, w centymetrach jest takie 25 cm, a sama konstrukcja domku ma jakieś 11 cm, czyli jakieś 4 cale. Przy czym tutaj jeszcze mamy kawałeczek podwórka, który ma jakieś 3 cale, czyli jakieś 7,5 cm. Taka jest cała konstrukcja. Duża. Tak duża jest cała konstrukcja. Wbrew pozorom nie jest on duży. On się może wydawać, że on jest wielki na zdjęciach. Na zdjęciach, wiecie, on wydawał się też duży. Dobra, i teraz tak, jak już mówiłam, tutaj mamy otwieraną klapkę. Tutaj mamy otwieraną klapkę, w której mieści się, w środku będzie się mieścił album. Album też jest dość spory. To jest ten album, który będzie się mieścił. On nie jest jeszcze skończony. Musiałam go zacząć robić, żeby wiedzieć, jak duży ma być ten dom. Na album przyjdzie osobny film i będzie osobny film, jak już go skończę. Dopiero jest zaczęty. Jest zrobiona jako konstrukcja i okładka. Czyli najważniejsze elementy, żeby wiedzieć, jaki będzie miał rozmiar. I album jest wielkości 9,5 cala na 5,5 cala w centymetrach. Ja
używam cali. Używam cali, ale dla centymetrowców już podaję. Dla centymetrowców. To jest jakieś 24,5 cm na 14,5. Grzbiet ma jakieś 7 cm. Grzbiet w calach to jest jakieś 2,5 cala. 5,5 cala na 9,5 ma okładka. Mówię, na album przyjdzie osobny i będzie osobny film. Więc to nas dzisiaj nie interesuje. Nas interesuje dzisiaj tylko ten domek. I tak on się prezentuje. To na dzisiaj tyle. Myślę, że takie formy przestrzenne też Wam się spodobają i zaczniecie sami je tworzyć. To na tyle. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym moim projekcie. Cześć!